Kontynuujemy budowę systemu ścieżek rowerowych na terenie miasta Legionowo. Dzięki unijnemu wsparciu w kolejnym etapie powstanie około 9 km nowych ścieżek. Połączą one istniejące ścieżki, a także są wybudowane nowe drogi dla rowerów. Chodzi przede wszystkim o bezpieczeństwo i wygodę rowerzystów, tak żeby można było się właściwie po terenie całego miasta poruszać na dwóch kołach. Nowe inwestycje dotyczą zarówno centrum miasta, jak i osiedli Bukowiec, trzecia parcela osiedla młodych. Jednym z elementów jest również to, aby rowerem bez konieczności zjeżdżania na jezdnię dojechać między stacjami kolejowymi czy pętlami autobusowymi. Jestem przekonany, że mieszkańcy tę inwestycję przyjmą z radością. Prace trwają kilka miesięcy, w związku z tym zapewne w pełni z tych nowych ścieżek będziemy mogli korzystać wiosną przyszłego roku. Natomiast z tych dróg rowerowych, które już istnieją, jak widzimy, legionowianie korzystają bardzo chętnie, zarówno dorośli, jak i dzieci. Również wypożyczają rowery w arenie, w naszej bezpłatnej wypożyczalni oraz korzystają z systemu rowerów, które wypożycza się odpłatnie na czas. I w ten sposób też poruszają się po mieście. To oczywiście wpływa również na nasze zdrowie, zarówno bezpośrednio dla tych, którzy korzystają, jak i pośrednio, bo nie korzystamy z samochodów, nie zatruwamy środowiska.